Dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to miejsce. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj będziemy odbierać od Ciebie. Chwała Ci, Boże, prowadź nas. Niech to słowo zmienia nasze serce na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest Królem, On jest dobrym Bogiem. Możemy ufać, że nas prowadzi każdego dnia. W Nim mamy nadzieję życia wiecznego. Poznaliśmy Go i nasze życie się zmieniło. Słowo Boże mówi, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Pisze apostoł Jan, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ta światłość, która była w Nim, jest teraz w nas. Tak czytamy w Bożym Słowie. Walka pomiędzy światłością a ciemnością skończyła się tym, że ciemność musiała ustąpić. I skończy się tym, że ciemność ustąpi. Skończy się tym, że ciemność całkowicie ustąpi. Bo na razie ciemność ustąpiła, kiedy Jezus Chrystus zwyciężył. Ciemność ustąpiła, ale ciemność jeszcze jest na tym świecie. I trwa walka pomiędzy światłością a ciemnością. I o tej walce dużo mówiliśmy ostatnio. Walka i wojna jeszcze trwa. Przyjdzie czas, kiedy już nie będzie żadnej wojny. Przyjdzie czas, kiedy już nie będzie żadnej wojny. I mimo, że wiemy, jaki będzie koniec tej walki, mimo, że czytamy w Słowie Bożym, czytamy Księgę Objawienia, czytamy Apokalipsę świętego Jana, wiemy, jaki będzie koniec tej walki, to bierzemy w niej udział. Słowo Boże zachęca nas do tej walki. Ale mówi też o tym, aby nie angażować się w niepotrzebne wojny. I powiedziałem w ostatnich 2 tygodniach o 4 niepotrzebnych wojnach. Powiedziałem o pierwszej niepotrzebnej wojnie, o walce z wrogiem obok obcych wojowników. Nie ma wspólnoty, powiedziałem, między światłością a ciemnością. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Jesteś światłością, nie ma wspólnoty między ciemnością a światłością. Nie ma przymierza pomiędzy światłością a ciemnością. Więc nie angażujemy się w wojnę, kiedy obok stoi obcy wojownik. Jeśli ktoś nie jest dzieckiem Bożym, który uwielbia i oddaje cześć tylko jedynemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, to nie stajemy z Nim do żadnej duchowej walki. Możemy się modlić o taką osobę, możemy ją wspierać, możemy jej głosić Ewangelię, ale do walki nie stajemy obok. Obok obcych wojowników. Druga walka, której unikamy, to walka z wiatrakami, a więc z ludźmi, którzy stają na naszej drodze i z naszym ciałem. Walka z wiatrakami. Nie z bratem i siostrą toczymy bój, nie z człowiekiem. Czytamy w Słowie Bożym, że toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami w okręgach niebieskich. Nie z bratem, nie z siostrą, nie z ludźmi, ale z duchami, które stoją za nimi. Nie z wiatrakami, które stoją na naszej drodze. Więc walka z wiatrakami to walka z krwią i ciałem. I trzecia niepotrzebna wojna to walka z grzechem w naszym życiu. I wielu wierzących ludzi dało się zaangażować w tą wojnę. Wielu wierzących ludzi chce pokonać grzech w swoim życiu. A Słowo Boże mówi, to Jezus pokonał grzech. To On pokonuje dzisiaj grzech. To On zwycięża. My tylko mamy poddać Mu się, a On zwycięży. Tutaj widać różnicę między życiem pod prawem, zakonem, a życiem w łasce. Tutaj widać różnicę między własnymi wysiłkami, a życiem w odpocznieniu. To nie my musimy walczyć, aby pokonać grzech w naszym życiu. I czwarta wojna, o której powiedziałem, to walka z grzechem i niesprawiedliwością w życiu innych ludzi. A więc marsze, poparcia, demonstracje,
apele w internecie i na Facebooku, dyskusje, spory, kłótnie. W czyją wojnę się angażujemy? Bożą czy diabelską? O jaki świat walczymy? My nie jesteśmy już z tego świata, pisze apostoł Paweł. Wyszliśmy z tego świata. Świat jest dla nas martwy, a my jesteśmy martwi dla tego świata. Więc nie możemy brać udziału w niepotrzebnych wojnach, sporach, dyskusjach, kłótniach, walkach politycznych, niepolitycznych, społecznych, niespołecznych. To nie nasza wojna, moi kochani. To nie nasza wojna. Nie dajmy się zaangażować w taką wojnę. Ten świat nigdy nie będzie sprawiedliwy. Ten świat nie jest sprawiedliwy, nigdy nie będzie sprawiedliwy. Ten świat upadnie wraz ze swoją sprawiedliwością. Nie istnieje walka o sprawiedliwość w tym świecie, ludzką sprawiedliwość, jaką chcą osiągnąć rządy tych krajów. Nie angażujemy się w niepotrzebną wojnę. Naszym zadaniem i powołaniem jest wyrywać ludzi z tego świata, jest walczyć o to, aby ci ludzie wyszli z tego świata, a nie o ten świat. Ten świat nie jest domem mym, śpiewaliśmy. Cztery niepotrzebne wojny. I chcę dzisiaj powiedzieć o piątej niepotrzebnej wojnie. Piąta niepotrzebna wojna to walka poza obszarem autorytetu, który otrzymujemy od Boga. Paweł apostoł pisze w liście do Tymoteusza takie słowa. I na tych słowach chciałbym oprzeć dzisiejsze nauczanie. Wojna poza obszarem autorytetu, który otrzymujemy od Boga. Paweł pisze tak. Drugi rozdział, drugi list do Tymoteusza, od pierwszego wersetu. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego świata, aby podobać się temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Amen. A więc Paweł pisze do Tymoteusza. Pisze do swojego umiłowanego syna w wierze. Synu mój, pisze, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co słyszałeś ode mnie, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą mogli innych nauczać. I mówi do niego po pierwsze, jako dobry żołnierz cierp razem ze mną. Po drugie, jako żołnierz nie pozwalaj się wplątać w sprawy doczesnego świata, aby się podobać Bogu. Po trzecie pisze, jeśli ktoś walczy nieprawidłowo, to nie otrzyma nagrody i wieńca. I po czwarte, pracujący rolnik powinien najpierw korzystać z plonów. A więc Paweł porusza cztery rzeczy i mówi na koniec, rozważ to wszystko. Rozważ, a Pan ci da właściwe zrozumienie wszystkiego. I wierzę, że każdy z nas wiele razy rozważał ten fragment. Ja również rozważałem. Ale każda z tych czterech rzeczy wydaje się być jakby trochę inna i o innych sprawach. Paweł pisze do Tymoteusza, rozważ to wszystko. A więc po pierwsze Paweł pisze, cierp razem ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy Paweł pisał ten list, cierpiał w więzieniu. Był zamknięty w więzieniu. Czyżby Paweł pisał, tak jak ja cierpię, ty masz cierpieć? Nie.
Dlaczego więc Paweł pisze cierp razem ze mną? Spojrzałem do tekstu oryginalnego i przeczytałem. Ty zaś przetrzymaj zło jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Jest różnica? Przetrzymaj zło. A więc tu nie chodzi o cierpienia razem z Pawłem, ale chodzi o wytrwałość w walce ze złem. Paweł pisze, bądź wytrwały w tej walce jako dobry żołnierz. Nie poddawaj się złu. Nie pozwól, aby zło okazało się silniejsze niż ty. Przetrzymaj zło. Przetrzymaj zło jako dobry żołnierz. To oznacza, że zło będzie nam towarzyszyć. W tym życiu, w którym żyjemy tutaj, zło będzie nam towarzyszyć. I kiedy patrzymy na ten świat, to widzimy, że zło nam towarzyszy, prawda? Widzimy wokół wiele zła. I Paweł mówi, przetrzymaj zło. To słowo zostało użyte w Biblii jeszcze tylko w jednym miejscu. W tym samym liście, w 4 rozdziale, Paweł pisze, głoś słowo, bądź w pogotowiu, każdy czas, dogodny, niedogodny, karć grom napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I tutaj Paweł pisze, ale ty bądź czujny, trzeźwy we wszystkim, znoś zło. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. A więc Paweł pisze, ludzie będą źli, ludzie będą opowiadać kłamstwa, ludzie będzie zło na tym świecie, ale ty, mój kochany Tymoteuszu, rób to, do czego zostałeś powołany i znoś, przetrwaj to zło, które będzie wokół ciebie. I pierwszą walką, poza obszarem autorytetu, jaki nam dał Pan, w którą wielu ludzi wierzących się angażuje, to walka ze złem, które jest wokół nas, poza obszarem swojego powołania. Pierwszą walką, w której diabeł chce nas zaangażować, to jest walka ze złem, otaczającym nas złem, ale poza obszarem naszego powołania. Paweł pisze, znoś zło, a nie walcz z tym złem. Paweł pisze do Tymoteusza, znoś zło. Jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa masz znosić zło, które jest obok ciebie i nie zawsze angażować się w tą walkę. Walczyć masz tylko tam, gdzie pośle cię twój dowódca i Pan. Wielu wierzących ludzi jest gotowych walczyć zawsze, gdy tylko widzą zło. Zawsze i wszędzie, gdy tylko zobaczą jakiekolwiek zło na tym świecie. Ale to jest walka bardzo często poza obszarem naszego autorytetu. Wychodzą poza obszar swojego powołania i autorytetu, jaki im dał Pan. Ich dowódca, który ich powołał, nie wysyła ich do walki z tym złem, a oni, widząc to zło, wysyłają się do tej walki. Tymczasem Paweł dwukrotnie pisze do Tymoteusza, znoś zło, przetrwaj to zło. Nie pisze mu, walcz z każdym objawem zła i niesprawiedliwości, jaki spotkasz na swojej drodze. Nie pisze nic takiego. Pisze mu, przetrwaj. Głoś słowo, wykonuj pracę ewangelisty i znoś zło. Gdy Jezus był na świecie, wokół Niego było bardzo dużo zła, niesprawiedliwości. Było tam wiele złych rzeczy. Mam pytanie, czy Jezus zawsze walczył z każdym złem, które go otaczało? Wojska rzymskie okupowały Izrael. Czy Jezus mógł uwolnić Izrael z tej okupacji? Był Bogiem. Nie uwolnił spod okupacji Izraela. Nie zwalczył tego zła.
Herod krzywdził ludzi. Wiele krzywdy w czasie Jezusa Herod wyrządzał ludziom. Wielu ludzi było zabijanych, wielu cierpiało z powodu niesprawiedliwości, jaka była wokół niego. Ale Jezus nie dawał się wciągnąć w te walki i zło, jakie wokół niego były. Był skupiony na swojej misji i powołaniu. Był skupiony na swojej misji i powołaniu, jakie otrzymał od swojego Ojca. On znosił to zło. Jak Herod chciał go zabić, co zrobił? Usunął się w inne miejsce. Jak krewni i rodzina chcieli go pochwycić, bo mówili, że zwariował, nie wyszedł do nich i dalej nauczał. W sadzawce Betesda uzdrowił tylko jednego chorego, chociaż wielu, tak jak on, czekało na uzdrowienie. W sadzawce Betesda było wiele niesprawiedliwości i zła, było wiele chorób, ale uzdrowił tylko jednego, a wszyscy tam czekali na poruszenie wody. Widząc, że Judasz go okrada, wiedział, że Judasz go okrada. I zamiast zakończyć zło, zamiast powiedzieć Judaszowi, słuchaj, wiem, że mnie okradasz, już więcej nie okradaj mnie, nie okradaj nas, nie okradaj apostołów, tak? Pozwalał to czynić Judaszowi. Jezus nie angażował się w każde zło, które go otaczało. Znosił zło i nie walczył z każdym złem, jakie spotykał na swojej drodze. Dlaczego? Bo nie chciał wychodzić poza obszar swojego powołania. Bo nie chciał wychodzić poza obszar swojego powołania. Pierwszym rodzajem walki, moi kochani, poza obszarem autorytetu, jaki mamy, jest walka ze złem bez Bożego powołania do tej walki. Bez Bożego powołania. Bardzo wielu wierzących, moi drodzy, zostało do walki ze złem wysłanych nie przez Boga, ale przez diabła, który sprowokował ich, aby w tą walkę się zaangażowali. Wiecie, my mamy się angażować tylko w tą walkę ze złem, w którą Bóg nas zaangażuje, a nie w każdą jedną. Kiedy idziesz do walki z Bożym autorytetem, obok ciebie są aniołowie, którzy stoją przy twoim ramieniu, bo Bóg dał ci autorytet i Bóg ich postawił obok ciebie. Ramię w ramię idziecie wy, ty i aniołowie do walki ze złem. On wysłał tych aniołów, aby cię chronili na wszystkich twoich drogach. On wysłał tych aniołów, aby stali obok ciebie. Kiedy wierzący idzie do walki bez autorytetu, jest sam. Nie ma tam aniołów. Diabeł to widzi. Diabeł widzi, że wokół ciebie nie ma aniołów. Duchy zwodnicze, które walczą w świecie duchowym, widzą, aha, nie ma tu aniołów. Więc zaangażujmy tego chrześcijanina do walki ze złem, bo on nie da rady, tak? Bo Bóg nie wysłał aniołów do ochrony. Dlatego diabeł może zachęcać człowieka wierzącego do takiej walki. Paweł mówi, znoś zło. Wielu wierzących, widząc zło albo słysząc o złych rzeczach, od razu przystępuje do walki. Wiecie, to jest pierwszy rodzaj walki poza obszarem naszego powołania i autorytetu. Paweł pisze do Tymoteusza, ty głoś słowo, nie daj się wciągnąć w walkę, do której cię Bóg nie wysyła. Znoś zło. Wielu chrześcijan mówi tak, nie mogłem przejść obok tego zła obojętnie. Widziałem chorego, musiałem się o niego modlić. Usłyszałem o złych rzeczach, zacząłem je gromić. Jezus nie czynił nic, czego by mu Ojciec nie kazał. Nie mówił nic, czego by mu Ojciec nie kazał. Nie wyrywał się. Piotr apostoł wchodzi do świątyni, w Dziejach Apostolskich czytamy, Piotr apostoł wchodzi do świątyni, widzi chromego od urodzenia, który go prosi o jałmużnę, a on mówi tak, srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa chodź.
Ja kiedyś zobaczyłem i zadałem sobie pytanie, czy to był jedyny chory, który prosił o jałmużnę przed drzwiami świątyni? Czy to był jedyny człowiek chory, który prosił? Ale tego Piotr uzdrowił. Wiele razy apostołowie spotykali tam chorych, ale nie wszyscy byli uzdrawiani. Dlaczego? Bo znaki i cuda mają towarzyszyć zwiastowanej Ewangelii, a nie mają być celem Ewangelii. Jeszcze raz to powiem. Znaki i cuda mają towarzyszyć zwiastowanej Ewangelii, a nie mają być celem zwiastowanej Ewangelii. Celem zwiastowanej Ewangelii nie jest walka ze złem. My czasem będziemy znosić zło, zwiastując Ewangelię. Będziemy to zło znosić, a nie walczyć z tym złem w imieniu Jezusa. Znaki i cuda towarzyszą naszemu powołaniu, a nie są celem naszego powołania. Amen? To jest bardzo ważna prawda, żeby nie dać się zaangażować w niepotrzebną walkę. Wielu wierzących dało się zaangażować w walkę poza obszarem swojego powołania. Dlatego tak ważne jest, abyśmy każdego dnia słyszeli wyraźny Boży głos, który powie mi, teraz masz się zaangażować, teraz masz walczyć, teraz Cię wysyłam. To jest ta walka, w którą ja przygotowałem do Ciebie. To są te dzieła od założenia świata. Ja, zanim świat powstał, powołałem Cię do tych dzieł. Do tych dzieł Cię powołałem. Ustawiłem Cię na ten czas, to jest ten czas. Ja wysyłam aniołów do Twojej pomocy. Ja wysyłam aniołów, którzy będą stać przy Tobie, ramię w ramię będą stać, żeby Ci pomagać. To są te dzieła Twoje ze srebra, złota, drogich kamieni. To są te dzieła, do których Cię wysyłam. Amen? Halleluja. Ale nie inne. Od innych się powstrzymaj. Będziesz widział wiele zła na świecie, tak jak ja widziałem wiele zła na świecie. Ale nie walczyłem z każdym złem. Więc nie chcę, mówi Pan, żebyś cierpiał. Nie chcę, żebyś wyszedł poza obszar swojego autorytetu. Nie chcę, żebyś się wmieszał w walkę, która nie należy do Ciebie. Ja mam kontrolę nad tym światem. Ja wiem, do czego ten świat, w jakim kierunku idzie. Być może do tego zła będzie kto inny wysłany, nie Ty. Ty masz robić dokładnie to, co ja Ci powiem. Nie możesz dać się zwieść swojemu sercu. Musisz słuchać, co mówię do ciebie. Abyś robił tylko to, do czego zostałeś powołany. Abyś mówił tylko to, do czego zostałeś powołany. Po drugie, Paweł pisze, jako żołnierz nie pozwalaj się wplątać w sprawy doczesnego świata, aby podobać się temu, który cię do wojska powołał. Druga walka poza obszarem autorytetu. Jako żołnierz zostałeś powołany, aby nie pozwalać się dać wplątać. Wplątać. Jeszcze raz powiem. Wplątać w sprawy doczesnego świata. Kiedy żołnierz zostaje powołany do wojska, zostaje umieszczony w konkretnej jednostce wojskowej i otrzymuje konkretne rozkazy od swojego bezpośredniego dowódcy. I dobry żołnierz wie, że nie może dać się zaangażować w sprawy cywilów. Ludzi, cywilów, którzy będą mu mówić, co on ma robić. Żaden żołnierz nie daje się zaangażować w sprawy doczesnego świata. On jest posłuszny tylko swojemu przełożemu. Naszym bezpośrednim dowódcą jest Jezus Chrystus. To On jest naszym dowódcą. W tej jednostce, w której zostałeś postawiony, to On jest Twoim dowódcą, nie pastor. To Jezus Chrystus daje Ci rozkazy. To Jezus Chrystus mówi, to masz robić, tam masz pójść. On nami dowodzi. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że żołnierz zrobi coś na własną rękę. Ma na wyposażeniu karabin i broń, więc może ich użyć, aby zrobić coś, co wydaje mu się dobre i właściwe. Dobry żołnierz w podejmowaniu decyzji, powiem to bardzo wyraźnie, dobry żołnierz w podejmowaniu decyzji nie kieruje się własnym rozumem, ale powinien wysłuchać rozkazu. Jeśli ktoś był w wojsku,
To najważniejsze był w podjęciu decyzji, był rozkaz dowódcy. Natomiast rozumem kieruje się wykonując tą decyzję. Wykonując decyzję dowódcy. A więc nasz rozum traktujemy jako coś, co jest potrzebne, aby wykonać decyzję dowódcy. A nie po to, żeby podjąć decyzję. To jest zasadnicza różnica. Dlatego chrześcijanin wszelkie decyzje podejmuje na podstawie zmysłów ducha i Bożego prowadzenia. Natomiast rozumu powinien używać nie do podejmowania decyzji, ale do realizacji tego, co Bóg powiedział. Mądrości ludzkiej używa do tego, co tej mądrości, którą ducha trzeźwego myślenia, czyli rozsądku, rozwagi i roztropności używa do wykonania rozkazów, a więc ktoś inny podejmuje decyzję, nie do podjęcia decyzji. Do realizacji tego, co Bóg powiedział. W 1 Samuela, w 15 rozdziale, w 22 wersecie czytamy: posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, mówi Słowo Boże, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Natomiast nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak oddawanie czci obrazom. To czytamy w 1 Księdze Samuela. Samuel powiedział do Saula, który właśnie złożył ofiarę Bogu, który zostawił najlepsze zwierzęta na ofiarę Bogu. Bóg powiedział mu, kiedy zwyciężysz tą wojnę, masz zabić wszystkich wrogów, ich i zwierzęta. I Samuel przychodzi do Saula, a Saul mówi: wypełniłem rozkaz pański. A Samuel mówi: a co to za beczenie słyszę w oddali? Co to za beczenie? On mówi: wypełniłem rozkaz pański. On mówi: co to za beczenie słyszę? Miałeś wybić wszystkie zwierzęta. On mówi: no nie, te zwierzęta to ja oszczędziłem, żeby najlepsze zwierzęta oszczędziłem, żeby złożyć ofiarę Panu. I wtedy Samuel mówi: lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. Lepsze. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, Bóg odbiera ci królestwo. Nie będziesz już królem. Saul stracił królestwo, dlatego że wyszedł poza obszar swojego autorytetu w walce. Poza obszar. Zrobił coś, co nie było rozkazem. Zrobił coś, co dyktowało mu serce. Zrobił coś na własną rękę. I stracił królestwo. Wielu ludzi angażuje chrześcijan, ludzi wierzących w sprawy tego świata. Mówią: przecież Bóg cię wysłuchuje. Możesz walczyć o tą sprawę, o tamtą sprawę, o ten problem, o ten rząd, o wybory, o cudawianki. Chcą nas zaangażować w sprawy tego świata. Możesz walczyć o globalne ocieplenie, tak? Nie możemy dać się wciągnąć w żadną walkę bez wyraźnego rozkazu Pana. Jako dobry żołnierz nie dajemy się wciągać w sprawy tego świata. Bo gdybyśmy to zrobili, wyjdziemy poza obszar swojego autorytetu. Bóg ci dał autorytet. Twoja modlitwa ma znaczenie. Twoje słowo ma znaczenie. Modlisz się w imieniu Jezusa Chrystusa i twoje słowo, moje słowo ma znaczenie. Ja nie mogę... Nie mogę się zaangażować w walkę, jeśli nie było decyzji w tej sprawie, jeśli nie było rozkazu w tej sprawie. Bo jeśli to zrobię, wyjdę poza obszar swojego autorytetu. Nie zawsze się modlę i walczę tak, jak ktoś mnie o to prosi. Mogę wam to powiedzieć ze szczerego serca. Nie zawsze się modlę. Ktoś mnie prosi, a ja się modlę, ale tylko kiedy Bóg daje mi przekonanie do serca. Więc kiedy masz przekonanie. Gdy ktoś cię prosi o modlitwę, możesz odpowiedzieć: zapytam Pana w tej sprawie. Zwrócę się do Niego. Zapytam. On mi powie, czy ja mam walczyć, czy nie. Wielu ludzi może zapytać. To znaczy, że ja już nie mogę się modlić jak na wszystko, co mi przyjdzie do głowy?
Nie możesz angażować się w walkę. Możesz modlić się o wszystko, ale nie w każdej sprawie. Jaka jest różnica? Możesz modlić się o wszystko, ale nie w każdej sprawie. Co to znaczy? Ktoś do ciebie przychodzi i mówi, czy możesz, kochany mój bracie, pomodlić się o moją pracę, żebym miał lepszą pracę, tak? Mieliśmy wspaniałe świadectwo tutaj odnośnie pracy. I ktoś przychodzi i mówi, czy możesz modlić się, abym otrzymał lepszą pracę? I możesz odpowiedzieć tak, będę się modlił w sprawie twojej pracy, abyś pracował tam, gdzie Bóg chce. Amen? Nie będę się modlił o lepszą pracę. Będę się modlił, abyś tam pracował, gdzie Bóg chce. Amen? Możesz się modlić w sprawie, ale nie o każdą sprawę. W sprawie pracy, ale nie o lepszą pracę. Być może, że Bóg da ci lepszą. Ale ty musisz mieć przekonanie. Sprawy tego świata to różne sprawy ludzi, o których Słowo Boże nie mówi bezpośrednio, aby o nie walczyć i zabiegać. Tutaj zawsze pytamy Pana. Słowo Boże bezpośrednio nie mówi nam o tym, abyśmy się modlili, więc pytamy Pana. Zawsze pytamy Pana. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy tego świata, aby podobać się Jezusowi Chrystusowi. Więc wielu ludzi będzie chciało nas wplątać, a my mamy być trzeźwi, mamy czuwać. Po trzecie, Paweł pisze, mieliśmy już dwie walki poza obszarem autorytetu, mamy trzecią. Po trzecie, Paweł pisze, nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Nawet jeśli walka jest w Bożej sprawie, to każdy, kto nie walczy prawidłowo, wychodzi poza obszar swojego autorytetu. Wielu wierzących wyszło poza obszar swojego autorytetu, walcząc nieprawidłowo w Bożej sprawie. W Ewangelii Jana czytamy, 16 rozdział, 2 werset. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie myślał, że spełnia służbę Bożą. Jezus o tym mówi. Będą myśleli, że spełniają służbę Bożą i będą was zabijać, tak? Będą w Bożej sprawie zabijać was. Wyjdą poza obszar swojego autorytetu. Paweł mówi do Efezjan, w Dziejach Apostolskich o tym czytamy. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając czody. Nawet pomiędzy was powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Nie będą walczyć prawidłowo. Walczyć prawidłowo, to znaczy walczyć zgodnie z zasadami Słowa Bożego. Wielu ludzi angażuje się w jakieś dzieło, nawet jeśli to jest Boże dzieło. Nawet jeśli to jest Boże dzieło, słuchajcie, to my musimy walczyć prawidłowo, żeby nie wychodzić poza obszar autorytetu. Nawet jeśli Bóg ci powiedział, że masz w tej sprawie coś zrobić, możesz stracić autorytet, jak nie walczysz prawidłowo. Wielu wierzących dało się uwieść poza obszarem, walcząc poza obszarem autorytetu, niezgodnie z zasadami Bożego Słowa. Walczyli niezgodnie. Cel nie uświęca środków. Chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie. Cel nie uświęca środków. Wielu ludzi zabija swoich bliźnich, swoich braci i swoje siostry nie rękami, ale słowem. Jezus mówi, będą was zabijać, myśląc, że spełniają służbę Bożą. Słowo Boże mówi, śmierć i życie są w mocy języka, a więc wielu ludzi może zabijać językiem, myśląc, że spełnia służbę Bożą. I podam przykład. Walczy nieprawidłowo swoim językiem i niesie śmierć każdy, kto
gdy chce osiągnąć sprawiedliwość, osądza swojego brata i swoją siostrę i bliźniego. Osądza. Walczy nieprawidłowo. Nawet jeśli chce osiągnąć sprawiedliwość, ale osądza, wychodzi poza obszar autorytetu. Bóg wysyła kogoś do dzieła, a ten w tym dziele, ten człowiek w tym dziele zaczyna oskarżać innych, zaczyna ich osądzać. Przestaje walczyć prawidłowo. Wychodzi poza obszar autorytetu. Nie może oskarżać. Niesie śmierć. Albo na przykład zaczyna obwiniać, wypominać grzechy, osądzać, oskarżać, potępiać. Co to jest? To jest nieprawidłowa walka. Nawet jeśli przyświecają ci dobre cele, nawet jeśli dobre cele, nie otrzymasz za to wieńca, nie otrzymasz za to nagrody, mówi Słowo Boże. Nie otrzymasz. Mówi, jeśli kto walczy nieprawidłowo, nie otrzyma wieńca. Bo wychodzi poza obszar swojego autorytetu. Jeśli ktoś w bezprawny sposób używa modlitwy do tego, aby pełnić swoją, a nie Bożą wolę, wychodzi poza obszar swojego autorytetu. Zobaczcie, ile rzeczy dotyczy nieprawidłowej walki. Jeśli ktoś wyrywa z kontekstu Słowo Boże i naucza ludzi, wyrywając z kontekstu Słowo Boże i naucza niezgodnie z całością Bożego objawienia, walczy nieprawidłowo. Walczy nieprawidłowo każdy, kto czyni niesprawiedliwość w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, że w imieniu Jezusa Chrystusa można czynić niesprawiedliwość? Wielu ludzi może czynić. I mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja spotkałem takie sytuacje w moim życiu. Ktoś powoływał się na imię Jezusa Chrystusa, czyniąc niesprawiedliwość. Walczy nieprawidłowo każdy, kto czyni niesprawiedliwość, chociaż w imieniu Jezusa Chrystusa dokonuje cudów, uzdrowień, wypędza demony i prorokuje. Gdzie to jest napisane? Jezus mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Nie wypędzaliśmy demonów i nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. To znaczy, że można te rzeczy czynić i wychodzić poza obszar swojego autorytetu. Proroctwa, cuda i wypędzanie demonów nie są gwarantem prawidłowej walki. Nie są gwarantem. Ani też nie są gwarantem dobrego nauczania, ani nie gwarantują nikomu udziału w Królestwie Bożym. Proroctwa, cuda, uzdrowienia, wypędzanie demonów nie gwarantują nikomu udziału w Królestwie Bożym. Bo Jezus to powiedział. Jezus powiedział, idźcie precz. Idźcie precz. Nie wejdzie do Królestwa Niebios. Mimo, że te rzeczy czynił. Walczy nieprawidłowo ktoś, kto opiera się na osobistych doświadczeniach, które są niezgodne z całością objawienia Słowa Bożego. Walczy nieprawidłowo. A więc Paweł pisze, jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jak nie walczy prawidłowo. Wychodzi poza obszar swojego autorytetu. Nawet jeśli cele ma słuszne. Cel nie uświęca środków. Walka, gdzie jest nieprawość, osądy, potępienia, obwiniania, grzechy i niezgodność z Bożym Słowem, to walka poza obszarem, do którego powołał cię Bóg. I po czwarte, Paweł pisze, rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. W oryginale przeczytamy, rolnik, który się trudzi, powinien pierwszy korzystać z plonów. Kiedy prosiłem Pana, aby dał mi zrozumienie tego wersetu, zobaczyłem, że jest tu głęboka Boża prawda. Prawda Bożego Słowa. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Nie kto inny, ale właśnie on. Wielu by mogło zapytać, dlaczego i o jaki plon chodzi. Wierzę i jestem przekonany,
na podstawie Słowa Bożego, że to my jesteśmy tymi rolnikami, że to Słowo Boże o nas tutaj mówi. O nas mówi. O każdym z nas. I to, co wypracowujemy w swojej pracy na roli, to Boży plon na żywot wieczny. Tak mówi Słowo Boże. Ten plon to duchowe dzieła, jakie przynosimy dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, przynosicie plon. Mówi, ja posłałem was rządź. Nawet nie pracowaliście, ale już możecie rządź, tak? A więc to są dzieła. Dzieła ze złota, srebra i drogich kamieni. To jest ten plon. Te dzieła, które przynoszą nam korzyść w Królestwie Niebieskim. To dzieła, które gromadzimy jako skarb na życie wieczne. To dzieła zwycięstw, które odnosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest plon. To dzieła głoszenia Ewangelii, zwycięstw duchowych, uwolnienia, uzdrowienia i Bożych dzieł dokonanych w mocy Ducha Świętego. To jest plon. To jest plon, który przynosimy Bogu. Kto najpierw korzysta z tych dzieł? My sami. Zwycięstwa, które odnosisz, tak naprawdę budują ciebie samego. Ty sam odnosisz, ty sam korzystasz z tego plonu. Wiecie, kiedy głosisz Ewangelię, potwierdzą mi to ludzie, którzy głosili Ewangelię, ktoś się przy tobie nawrócił, kogo to zbudowało? Byłeś tak szczęśliwy, ciebie to zbudowało, twoja wiara wzrosła, modliłeś się o chorego, został uzdrowiony, kogo to zbudowało? Kto skorzystał z tego plonu? Ty sam. Dokonałeś pierwszych zwycięstw. A więc korzystasz. Twoja wiara wzrosła. Ty zostałeś zbudowany i zachęcony. Ciebie wypełnia radość z dobrze wykonanej pracy. Ty najpierw korzystasz ze swoich plonów. A kiedy doświadczysz tego, jak dobrze jest korzystać z Bożych plonów, wtedy dzielisz się tym z innymi. Wtedy wychodzisz tutaj, stajesz w tym miejscu i mówisz, takie i takie zwycięstwo odniosłem, tak? Takie i takie zwycięstwo. To Bóg zrobił w moim życiu. Składasz świadectwo, że nauczyłeś się zasad Królestwa Bożego. Jesteś wiarygodny, sam to sprawdziłeś. Jesteś wiarygodny, nie mówisz niczego, czego byś sam nie doświadczył. Jesteś wiarygodny, bo nie głosisz czegoś tylko dlatego, że usłyszałeś to od kogoś. Nie głosisz czegoś, co brzmi pięknie, ale tego nie sprawdziłeś. Sam doświadczyłeś plonów swojej pracy. Nie nauczasz czegoś, o czym tylko słyszałeś. Jesteś wiarygodny. Nie polegasz na innych ludziach, ale na tym, czego doświadczyłeś i nauczyłeś się w pracy na roli pańskiej ze swoim Panem. W tym czwartym obszarze walka poza obszarem swojego autorytetu to głoszenie niesprawdzonych rzeczy i poleganie na tym, czego nie doświadczyłeś. To zachęcanie do niesprawdzonych metod walki. To walka oparta na naukach ludzkich i światowych metodach, które sprawdziły się w tym świecie, ale nie sprawdziły się w Królestwie Bożym. To zachęcanie do walki opierających się na podaniach ludzkich, na baśniach, na prywatnych objawieniach. Bo ktoś coś kiedyś doświadczył, albo dzisiaj coś, ktoś, ja usłyszałem i to działa. Skąd wiesz, że to działa? A może to działa u niego, ale nie będzie działać u ciebie. Walka poza obszarem swojego autorytetu w tym obszarze to głoszenie niesprawdzonych informacji, niesprawdzonych metod walki. Walki metod, które ktoś sprawdził, a myśmy uwierzyli. Wiecie, dzisiaj jest tego bardzo dużo. Paweł pisze, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem,
opartych na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I dalej mówi, trochę dalej mówi, mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Diabeł chce nas zaangażować w niesprawdzone metody walki, często pochodzącej z wzorcami z tego świata. Marketing w kościele. Chcecie, żebym coś powiedział o marketingu w kościele? Ile ja słyszałem nauki. My musimy wprowadzić zwyczaje tego świata, marketingu do kościoła, tak? Wiecie, ja to słyszałem od ludzi wierzących, którzy mówili, to jest ważne, którzy na konferencjach takie rzeczy mówili, wprowadźmy, uczmy się od tego świata. Co takiego? Wiecie, płakać mi się chciało. Słowo Boże mówi, nie naśladujemy tego, co jest na świecie, ani rzeczy tego świata. Nie naśladujemy. Wychodzenie poza obszar swojego autorytetu, walka poza obszarem autorytetu, nie metody światowe zbawiają świat. Nie techniki tego świata, nie mądrość tego świata, słuchajcie. Walka poza obszarem Bożego autorytetu. Jeśli coś robisz przez lata i to nie działa, jeśli robisz to długo i nie przynosi to plonu, jeśli nie słyszysz Bożego prowadzenia, to nie możesz zaangażować się w tą walkę. Nie angażujesz się, choćby to pięknie brzmiało, choćby to miało piękne, opracowane na uczelniach metody naukowe, choćby to było poparte badaniami opracowanymi na uczelniach odnośnie marketingu, zyskiwania. Zobaczyłem, jak wiele tych rzeczy weszło do kościoła. Coaching i mentoring. Nie wszystko jest złe. Ale nie stosujmy metod tego świata. Nazwijmy to inaczej. Nazwijmy to inaczej. A jeśli już nazywamy to tak, jak ten świat nazywa, to wyjaśnijmy, czym różni się od metod tego świata. Bo może się okazać, że zaangażujesz się w coś, czego nie sprawdziłeś. Nie walczysz poza obszarem swojego autorytetu. Być może u innego Bożego sługi to działa. Być może ktoś tak właśnie odebrał swoją drogę, ale to nie jest twoja droga. Twoja droga jest indywidualna i inna. Nie możemy kopiować plonów i drogi innego człowieka. Nie możemy kopiować. Nie możemy bezmyślnie kopiować. To, co sprawdza się w jednym kraju, niekoniecznie sprawdza się w innym. To, co sprawdza się w jednym mieście, nie sprawdzi się w innym. To, co sprawdza się w jednym kościele, nie sprawdza się w innym, bo inne duchy działają nad tym miastem, bo inne duchy działają nad tym państwem, bo z innymi duchami musisz walczyć, bo nie z krwią i ciałem walczymy, ale z nadziemskimi mocami w okręgach niebieskich. To są rzeczy, które wierzę, Bóg mi bardzo głęboko kładzie na sercu, bo zobaczyłem, jak wiele nieszczęść przyszło do kościoła właśnie z tego powodu. Bóg musi pokazać twojemu kościołowi i twojemu zborowi metody walki oparte o Boże Słowo, nie o światowe techniki, ale o Boże Słowo, metody walki związane z twoim miastem i z twoim kościołem. Bóg pokaże takie metody. Kiedyś usłyszałem o pewnym człowieku, pastorze, który szukał inspiracji, jeżdżąc od zboru do zboru, od miasta do miasta, obserwując metody walki. I mówi, szukam czegoś, co mnie zainspiruje. Szukam czegoś, co mnie zainspiruje. I ja rozmawiałem z tym pastorem, ja powiedziałem mu, nie szukaj.
Nie szukaj tego w świecie, nie szukaj tego w innych zborach. Zwróć się do Pana. On jest gotów objawić Ci wszystko. On jest gotów pokazać Ci sposób na Twoje miasto, sposób, aby zbawić Twoje miasto, sposób, aby ludzi przyciągnąć do Boga w Twoim mieście. Amen? W Nim jest wszelkie źródło zaopatrzenia, w Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania. W Nim, a nie w metodach i technikach modlitw. Nie kopiujemy. Internet aż huczy od niesprawdzonych nauk i metod walki chrześcijańskiej. Ktoś jedzie do jakiegoś miejsca, do jakiegoś zboru, zobaczył coś, wraca i mówi, wow, tam to działa, my musimy to się u siebie wprowadzić, tak? Nie. Mamy to odebrać od Boga. To On jest źródłem mądrości i poznania. Ja tu nie mówię, żeby nie korzystać z doświadczeń. Oczywiście, ale decyzję odbierać od Boga, kierunek odbierać od Boga, nie od człowieka. Czym różni się korzystanie z doświadczeń od odebrania kierunku? Tym samym, czym różni się, kiedy żołnierz dostaje rozkaz i używa rozumu, aby wykonać ten rozkaz. Możemy używać rozumu, ale rozkaz otrzymamy od Pana, a nie od człowieka. Nie od chociażby nawet najbardziej duchowego chrześcijanina. Coś, co działa w jednym mieście, wcale nie będzie działać w drugim, bo inne zwierzchności są nad tym miastem. Walka poza obszarem autorytetu. Na niesprawdzonych, czwarty sposób, to są niesprawdzone metody walki. Wychodzimy poza obszar. Bóg dał nam to miasto. Bóg dał nam ten kościół. Bóg pokazał nam wiele rzeczy i pokaże jeszcze inne. Od Niego odbieramy kierunek. Słyszałem o wielu technikach i metodach walki, o sposobach, o cudownych modlitwach, o przełomowych postach, o wyrzeczeniach. Paweł pisze, mają one pozór mądrości. Wielu ludzi, nie mając Bożego potwierdzenia, kopiuje i naśladuje sposoby. Być może, tak jak powiedziałem, Bóg komuś powiedział, żeby tak walczyć, ale bez Bożego prowadzenia nie kopiujemy bezmyślnie. Nie wprowadzamy tego do swojego życia, do naszego kościoła. Nie naśladujemy człowieka. Nie naśladujemy żadnego człowieka. Bo to nie jest walka w naszym autorytecie, który dał nam Bóg. Bo to nie jest nasza rola i nie nasze powołanie. Naszym powołaniem jest czynić tylko to, co Bóg nam powie i włoży do naszego serca i mówić tylko to. Nie naśladujemy wspaniałych nauczycieli i technik, które oni otrzymali od Boga. Jeśli Bóg ci tego nie potwierdzi w twoim sercu, jeśli nie sprawdziłeś, nie wchodź w to. A jeśli słyszysz o czymś, Słowo Boże mówi, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Możesz coś sprawdzić. Możesz, w jaki sposób możesz sprawdzić? Czy musisz się zaangażować, żeby to sprawdzić? Czasem tak, a czasem nie. Czasem wystarczy zapytać Pana i powiedzieć, Boże, czy ja w to mam wejść? Czy ja mam iść w tym kierunku? I Bóg da Ci przekonanie i da Ci odpowiedź i pokieruje Ciebie. Chcę się modlić, aby Bóg dał nam mądrość i moc do rozróżniania walki. Aby nie wychodzić do walki poza obszar swojego autorytetu. Aby umieć przetrzymać zło, nie angażując się w niepotrzebną walkę. Aby umieć przetrzymać zło. Pierwszy rodzaj walki poza obszarem autorytetu. Nie angażować się, umieć przetrzymać to zło.
wiedzieć, kiedy mam walczyć ze złem, a kiedy nie, a kiedy mam go tylko przetrzymać. Kiedy nasz dowódca nas do niej nie wysyła, kiedy obserwując to, co się dzieje, możemy tylko obserwować, ale nie angażować się, bo Pan nie wysyła nas na front, bo Pan nie wysyła nas do tej potyczki, bo Pan nie wysyła nas do tej walki. Po drugie, aby nie dawać się wplątywać w sprawy tego świata i aby tak jak Saul nie dać się wciągnąć w składanie ofiar dla Pana, których On od nas nie żąda. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Lepsze niż ofiara. Wielu ludzi tak bardzo chce przynieść Bogu ofiary, że nie patrzy na to. Ale my chcemy na to patrzeć. My chcemy iść zawsze za tym, co Pan nam powie. Chcemy być posłuszni naszemu Panu. Nie chcemy robić czegoś, co robią inni, co jest tylko ofiarą. Albo tłuszczem baranim. Nie chcemy tego. Po trzecie, nie chcemy walczyć nieprawidłowo, niezgodnie z zasadami Bożego Słowa. Nie chcemy być tym zawodnikiem, który nie otrzyma wieńca, bo walczy nieprawidłowo. Nie chcemy. Cel nie uświęca środków. Nie używamy osądzania, oskarżania, obwiniania, wypominania grzechów. Grzechów nie używamy. Nie dopuszczamy buntu, krnąbrności, nieposłuszeństwa. Nie trzymamy się nauki niezgodnej z całością Bożego Słowa. Nie chcemy walczyć niezgodnie z zasadami. Chcę się modlić o to, aby Bóg nauczył nas. Dał nam mądrość do rozróżniania. I po czwarte, nie chcemy używać niesprawdzonych metod, kopiować coś, co nie jest od Boga. Albo co nie jest od Boga dla nas. Nie chcemy walczyć niesprawdzonymi metodami i sposobami. Chcemy mieć mądrość. Chcemy mieć mądrość. Potrzebujemy Bożej mądrości, aby nie cierpieć, aby nie dać się wpuścić w maliny. Wiecie, co to znaczy wpuścić w maliny? Diabeł chciałby nas bardzo często zaangażować w niepotrzebną wojnę. Dużo na ten temat mówiliśmy. Nie chcemy niepotrzebnie walczyć. Chcemy tylko walczyć w tych walkach i w tych wojnach, w których Bóg będzie z nami, w których stanie razem z nami, przyśle aniołów, stanie ramię w ramię i powie, to jest walka, do której Cię przygotowałem. To jest to dzieło, do którego Cię przygotowałem. To dzieło ułożyłem już kiedyś przed wiekami na początku świata dla Ciebie. To jest cenne dzieło, dzieło ze złota, srebra, drogich kamieni. Ja Cię do niego przygotowałem, ja Cię wykształciłem, ja zbudowałem Twój charakter, dałem Ci owoce Ducha Świętego. Przygotowałem Cię do tego dzieła. I w tych wojnach będziesz brał udział i w tych walkach i będziesz odnosił zwycięstwa i otrzymasz wieniec. Będziesz walczył prawidłowo, bo ja Cię do tej walki przygotowałem. Tak, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty pokazujesz nam to Słowo, że objawiasz nam rzeczy, głębokie, że pokazujesz nam, Boże, jak ważne jest, abyśmy byli Ci posłuszni we wszystkim. Jak ważne jest, abyśmy uważnie słuchali. Jak ważne jest uważne słuchanie i posłuszeństwo. Jak ważne jest, abyśmy nie wchodzili w rzeczy, które nie są od Ciebie. Jak ważne jest, abyśmy nie walczyli, Boże, nie walczyli metodami nieprawymi. Jak ważne jest, abyśmy nie podejmowali walki, dlatego że ktoś nas do niej wysyła. Jak ważne jest, abyśmy nie mieszali się w sprawy tego świata. Boże, jak to ważne jest, chcemy tak walczyć. Chcemy walczyć, mając wsparcie w Tobie. Chcemy walczyć, mając aniołów u boku. Chcemy walczyć, mając braci i siostry, którzy są jednego ducha i jednej wiary z nami. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za tą walkę.
Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy Ci za mądrość, którą nam dajesz. Panie, za poznanie. Dziękujemy Ci, Boże, bo Ty jesteś tym, który wysyła nas do walki. Błogosławimy Cię, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że uczysz nas. Panie, ja pieczętuję to słowo w imieniu Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Pieczętuję je w sercach każdego, kto słucha. Bo Ty jesteś tym, Panie, który objawia, prowadzi i uczy i który strzeże nas. Stajemy Ci, Boże, do dyspozycji i błogosławimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.